Nazywam się Katarzyna Michalska i jestem ekspertem do spraw bursztynu przy Krajowej Izbie Gospodarczej Bursztynu. To, co przede wszystkim chciałabym, żebyście zapamiętały, to to, że ta utrwalana nazwa jako kamień słoneczny ma się nijak do właściwości bursztynu, ponieważ bursztyn nie jest kamieniem. To, co jest bardzo ważne, bursztyn jest uznawany jako złoto Bałtyku, tudzież jako skarb północy i tak od wieków był traktowany. Dlaczego? Ponieważ wierzono w to, że jego właściwości pozwalają na zachowanie młodości, na zachowanie dobrobytu, zapewniają szczęście. Był traktowany jako magiczny amulet.